Do 3 razy sztuka. To stare powiedzenie znów w 100% sprawdza się w rzeczywistości. Już po raz trzeci startuje program Nowa Huta Dziś. Jedyne odstępstwo od powiedzenia o 3 razach jest takie, że 2 pozostałe także zakończyły się sukcesem. Od 3 lat Nowa Huta pięknieje i odzyskuje blask sprzed 70 lat. Podobnie będzie w tym roku. Jest już gotowa lista ulic, chodników i oświetlenia ulicznego, które przejdą gruntowny remont. W każdej z 5 nowohuckich dzielnic jest kilka takich miejsc. Wskazali je sami mieszkańcy. Później zgłoszenia weryfikowały dzielnice. I tak powstała ostateczna lista ulic, chodników czy latarni do wyremontowania. Remonty w ramach programu Nowa Huta Dziś będą kosztowały 2 miliony złotych. Podział tego tortu finansowego jest prosty i czytelny. 40% porówno dostanie każda z 5 dzielnic. Kolejne 40% zostanie proporcjonalnie podzielone w zależności od liczby mieszkańców w danej dzielnicy. Ostatnie 20% zostanie podzielone także proporcjonalnie w zależności od wielkości dzielnicy. Remonty mają się zakończyć do połowy grudnia.